can fly. I believe I can fly. Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Ajona. Witam się z wami Zizia, a także Dis. Siema. Kiara. Ohayo. I nasz grajek Pączek. Ajo. Zagraj nam coś, tak, przyjacielu. Pączek jest naszym akompaniamentem, naszym grajkiem, słuchajcie, i naszym mentorem. Pomagamy tutaj w grze. Nagle zza koszuli wyciąga gotową... Szybce, tak. O, chciałem powiedzieć, wiolonczela to nie jest wiolonczela. Ale tam z tyłu, nie? Tam są te bomby z pierwszego odcinka, które ci urządliły w głowę. Wiem, widzę. A to, ej, przypomina to bardziej ważkę ten tutaj, co leci. No. Dobra, to słuchajcie, co będziemy robić w dzisiejszym odcinku? Zgodnie z obietnicą, założymy wam Legion, tak? W ogóle mieliśmy wyłączonego HUDA. Jak ktoś chce sobie wyłączyć HUDA, żeby zrobić jakiegoś ładnego screena, czy też scenarię, to wystarczy dostać F12. I możesz sobie go włączyć z powrotem. Dobra. Nie tak mówiamy się w szczegóły techniczne, idziemy do Pernosa. Słuchajcie, najpierw sobie wybierzemy klasę, a potem zrobimy wam Legion. Bo dopiero... Na starcie oczywiście... Przerwę ci. Na starcie, moi drodzy, z racji tego, że tak bardzo spodobała wam się seria, tak, wiemy o tym, czytaliśmy komentarze, zostawcie łapkę w górę, to motywuje do dalszego działania. Dobra. Jakieś symboliczne kciuki pod filmikiem. Dobra, słuchajcie, pierwsza rzecz, którą zrobimy, to udamy się do Pornosa, Pernosa, który nas przeniesie na inną mapę, z tym, że on nas tutaj przeniesie niezależnie, każdy będzie osobno. Ale to jest króciutko. Tak, każdy jest osobno. Musimy zabić tylko takiego bossa i potem będziemy sobie wybierać naszą profesję. Area Luma, friend. Tak, to jest tak jakby taka, już taka strefa, gdzie sobie przypominamy nasze wspomnienia i tutaj nas witają, siema lordzie i tak dalej, siemanko, witam moich poddanych i tak dalej. Tak, każdy tu jest lordem. Trzeba zauważyć, że każdy jest lordem. Obojętnie. A tak. Mówią, że kobiety... Nie ma dyskryminacji. Czuję się przypomniane tutaj, w tym gronie. Nie jest tak źle. Walczysz o swoje, Kasiu. Właśnie się odezwałaś. Jesteś niezależną kobietą, brakuje ci kota. Kurde, ja mam kota. Dobra. Ląduj. Ja jeszcze lecę. Ląduj. Wylądował. Będziemy się bili zaraz z tymi brzydkimi. Ja już nie. Tak, i ogólnie w tym odcinku też dostaniemy skrzydełka. Mamy spoiler, ale będziemy mogli latać, słuchajcie. Przedmiot nie pasuje. Więc myślę, że warto obejrzeć do końca. Tak, na pewno będziemy chcieli zyskać skrzydełka, na pewno zrobimy się w dzisiejszym odcinku. Ja myślę, że przy okazji, jak będziemy w Sanctum, możemy im pokazać MTCK, w którym będą mogli robić sobie feta. Od 15 levela jest dopiero fet. No my to już zrobiliśmy naszych drugich kontakt z Kierą. Tak, a i na starcie w Legionie będziemy mieli 30 miejsc dla was. Także jeżeli będziecie chcieli dołączyć do Legionu, to będziecie musieli napisać swój nick z gry na tutaj serwerze, na tym, na którym my gramy, żebyśmy was mogli zaprosić. Dokładnie. Będziemy też nagrywać kolejny odcinek razem z wami. Załóżmy Legion, to im powiem. Ale więcej szczegółów podamy. Z Legionem, kiedy się omawiamy, kiedy dodajemy. O, w ten sposób, żeby... zachęcimy was w ten sposób, żebyście obejrzeli do końca. Bo odcinek zapowiada się naprawdę spoko. Okej. Ja biję tego Orisana, czyli tego bossa. Także zostańcie. Ile macie już tego? O, dobra, ja zabiłem go. Mnie też pewnie teraz scena wrzuci. A jak tam do Kasiu idzie? No, ja już mam cutscenkę właśnie z nim. No, mizernie, powiem szczerze. O, ja już teraz tą scenkę. Ano. Jestem ciekaw, ile jest w ogóle całych cutscenek zrobionych w całym Ajonie. W sensie, jak to całościowo wygląda. Na instancjach to w miarę... No, a na przykład, jeżeli chodzi o poboczne, na instancjach jakieś bossy czy coś takiego? Ja miałem sporo na pierwszej instancji. Instancje, czyli takie jakby dungeony, coś w tym stylu ludzie. Czyli takie jaskinie, do których możecie wejść do określonego levela, czyścić je z mobów, zbieracie tam dużo expa i cenny drop. Drop tylko i wyłącznie PvE, czyli do mobów. Okej, Chodź szybko. Mi się pojawił Gandalf biały teraz. Dobra, wybierz metodę. Tak, tutaj teraz właśnie... Wybierz drogę twą metodę. To jeszcze ty Dis. Więc jeżeli wybrał ścieżkę kleryka, Kiera wybrała... Dobra, ścieżka kleryka. Tak, wyborem u Pornosa, Pernosa. Teraz jest tak, wzlot. To. Ścieżka gladiatora czy templariusza? Miałem mieć gladka, prawda, Pączek? Tak.
Bo gladiator to jest taki, co i bije i tankuje, a templariusz to jest taki typowy tank, fulcrowa i tak dalej. Ja chcę jednak bić moby również, więc wybieram ścieżkę gladiatora. Tak, tą ścieżką chcę iść i tak dalej. Atreja. Bóg Aion stworzył ten świat na podobiznę raju, w którym panował wieczny pokój i dobrobyt. W centrum tego świata wzniósł on potężną wieżę natchniętą jego boską esencją. Eter. Ja mam cutscenkę, więc jak coś to was... Pierwsze stworzenia Aiona, drakany, miały sprawować prawe rządy nad innymi. Jednak już wkrótce zaczęli nadużywać tego przywileju. Zdobyli nowe moce i przyjęli nową nazwę, Balaury, po czym wszczęli rebelię przeciw swojemu stwórcy. Ludzkość stanęła po stronie Aiona, jednak była zbyt słaba, aby sprostać potędze Balaurów. Aion natchnął 12 wybranych ludzi Eterem, czyniąc ich empiriańskimi władcami oraz wielu innych śmiałków, którzy stali się nieśmiertelnymi, uskrzydlonymi wojownikami Deiva. Jednak wojna z wrogiem takiego pokroju okazała się nie lada wyzwaniem, nawet dla tak potężnych wojowników. Dlatego trwała całe 1000 lat. Israfel, jeden z empiriańskich władców, chciał zaoferować pokój smoczym władcom Balaurów. Nie wszyscy podzielali jego zdanie i w Najwyższej Radzie doszło do burzliwych dyskusji. Jednak gdy Lady Ariel przyznała mu rację, głosy sprzeciwu ucichły. Władcy znieśli obronne pole Eteru, a u Wieży Wieczności pojawiła się delegacja Balaurów. Gdy nagle szczęknęły fatalne zębatki historii. Lord Vritra runął martwy ku ziemi. Kto zaatakował pierwszy? Nikt nie był w stanie tego stwierdzić. Marzenie o pokoju prysnęło jak bańka mydlana, gdy Lord Fregion cisnął kulą ognistą w kierunku wieży Aiona. Bez ochronnego pola Eteru potężna wieża wieczności pękła pod naciskiem ognia Balaurów. Lady Seal i Lord Israfel aktywowali ponownie pole Eteru, poświęcając przy tym swe wieczne życie. W ten sposób udało im się zapobiec doszczętnej zagładzie Atrei, która wskutek zniszczenia wieży została jednak rozpłatana na dwie części. I tak narodziła się nowa wojna, która do tej pory pisze historię dziejów tego udręczonego świata. Piękne. Właśnie już mi się chyba kończy. O, czy wy, moi drodzy, dodaliście się do party? Zaraz dodamy. No, dodajcie, żebyście widzieli wow. Siebie na mapie. Zajebiste są te cutscenki. Daj początek może do party. Powiedz mi, że komentor. Dobra, przepraszam, Kasiu, że cię wtedy ten przerwałem, ale była ta historyjka. Wiesz, że chciałem ją pokazać. Naprawdę super. Chyba nie. Okej. Dobra, mam tu coś do załatwienia, melduję gotowość. Tak, i lecimy do Sanctum. To w Sanctum się spotkajmy po prostu. I tam się dodamy do party. Dobra. Pączek nas doda, tak? Tak. Dodam. Pamiętajcie, ludzie, że pod J-ką macie questy, to jest dla tych nowych graczy, i tak, żeby macie wyświetlały sprawy, musicie sobie odhaczyć, tak? To dla tych... Dobra, ja jestem, Disu, widzę cię. O, widzę cię, Zizej, to ty i twoja duża głowa! Tak, to ja! Ty, Zizej, chodźcie my szukać razem gdzie dzieci! Gdzie są moje dzieci, no właśnie. Jest tu Lea. Spróbuj molestować tego w tym dużym armorze. Chodźcie do tej Lei. A ten tu? No, ten tu. Dobra, do Lei słuchajcie, idziemy. Pierwsza rzecz... dobra, to idziemy na razie do Lei. Będziemy lepiej podebrać skrzydełka, tak? U niej można nawet zrobić sobie peta później, jak będziecie mieli 15 level. To chyba u niej, nie? Dobrze mówię? Nie, to jest wyżej. Wyżej. Tak, ale u niej trzeba wziąć tego questa. U niej się bierze questa do peta i później się go bierze tam wyżej, bardziej w górę mapy. No to o tym mówiłam. Co tu się stało? Tak, miałeś rację, no. Wysadzony kurczak. Dobra, ja jestem ready. Wow, mam skrzydła, ale fajnie. Dobra, to teraz chodźcie za mną, jak już wzięliście. Okay. Historyjka. Ja olałem historyjkę. Dobra. Patrzcie. Sekunda, biegniemy. Gdzie jest Kasia? Chodź do Lykeion. O ile dobrze czytam. Tak, tak. No idę. Widzę Zizeja. Kasia nie widzę. I poczuć, jak się robi w party te emotikonki, co dałeś na przykład Zizejowi taką uśmiechniętą? Po prostu jestem szczęśliwym człowiekiem. Lewym przyciskiem na nick. Lewym przyciskiem na nick. Po lewej stronie. Później na górze masz jego nick na środku, na samej górze. Bierzesz prawym i tam masz brand. Tu. A teraz nie wiem, czy ty możesz, ja mogę na pewno. No, ale jest skrzydełka. O, już mamy skrzydełka. Patrzcie. No, to jeszcze nie możemy tutaj się nimi swobodnie poruszać, to dopiero w kolejnym mieście. Daj mi też jakieś ładne.
Dostaniesz smutną minkę. Nie. O czaszkę. Ej! Czaszkę. Proszę mnie to zmienić. Dobra, czekajcie, gramy teraz z tym kapłanem, no, tak? Derp? Taką derpową minkę dostałem za spęca? Tak. Okay. Oglądamy historyjkę. Patrzcie, ta historyjka jest jedna z lepszych, mi się wydaje. Okej, okay, no to sprawdzimy to. Na kolana z królem! Boże, ja taki mały idę, nie? Jak to śmiesznie wygląda. Ty wyglądasz jak ten, Lord Farquaad ze Szleka. No o, w sumie. Nigdy nie zapomnij, skąd pochodzisz. Kiedy światło Aionu poprowadzi cię na spotkanie z przeznaczeniem. Okej. Okay. No i to, o super, długie, kurde no. Aż nie mogłem doczekać się końca. No. Dobra, teraz idziemy do NPC-a po broń, tutaj w tym samym budynku, prawda? No chyba każdy idzie do innego, tak mi się wydaje, tak, bo to jest dla inżynierów, dla wojowników, dla magów, tam jest dla zwiadowców. Tak, ja idę tam. Tu jest ja dla bardów, tutaj dla kapłanów. Tak, bo ogólnie u tych NPC-ków na innych serwerach bierze się skille, książki kupuje. Akurat na tym serwerze, na którym wy teraz gracie, gramy, skille automatycznie są dodawane. Chciałbym zauważyć, że mój NPC nazywa się Maciuś. Dobra, mój ma trochę nieco lepszą nazwę. Wziąć? Ten pierwszy, drugi czy trzeci? Miecz przepowiedni, wielki miecz wyroczni, czy włócznia przepowiedni? Ale ma ładny kostur. Na jakie parametry powinien zwrócić uwagę? Jeden jest na pewno jednoręczny, drugi jest dwuręczny. Mhm. A trzeci podejrzewam, że jest to... To jest włócznia. Czemu on lata na chmurce? Trzeci jest włócznią, Pączuś. Tak. A to ty, Pączek. I który powinienem wziąć? Czemu latasz na chmurce? Wiesz co, na początku myślę, że możesz dwuręczny spokojnie sobie wziąć, później zmienić na halabardę. I to będzie wielki miecz wyroczny. Nie mam halabardy. Dobra, wezmę ten wielki miecz wyroczny. Wzięliście już? Okay. Aha, czekaj, ja właśnie wziąłem. I teraz musimy sobie zaznaczyć questa, wyzwanie do Cytadeli mamy, tak? Mhm, okay, do Werteronu. Czyli musimy lecieć teleportem, dobra. To lecimy teleportem. A gdzie się zakłada ten Legion? Zacznijmy może od Legionu najpierw. No właśnie. Tak, jesteśmy tutaj. Tak, zróbmy już Legion, słuchajcie. I później polecimy do miasta i zrobimy sobie questa. Tak, więc jeżeli chodzi o Legion, chodźcie, na początku pokażemy ludziom to, co mi Pączek pokazał wcześniej, przed filmikiem. Czyli coś bardzo ważnego, co pomoże wszystkim nowym graczom. Chodźcie za mną. Tam jest taka tablica na wejściu. I ta tablica jest bardzo ważna, bo ta tablica pokazuje wam wszystko, co gdzie jest w tym mieście. I wiecie co, szkoda, że tego nie wiedziałem wcześniej, dopiero dzisiaj się o tym dowiedziałem, bo naprawdę ułatwiłoby mi te questy. Nie musiałbym się widzów pytać na streamie, gdzie co jest. Także czekajcie, podejdziemy sobie tutaj na szybkaczu. W ogóle macie zwoje prędkości, czy nie? Ja też mam. Ja możemy chodzić na zwojach prędkości, a to po tablicy będziemy na prędkości chodzić. Dobra, tu jest tablica informacyjna. Klikacie sobie w nią i tutaj macie wszystko. Wszystko, co was może interesować. A jest, dosłownie oczywiście. Wszystko, co jest w tym mieście, rozpiska NPC-ków. Co więcej, jak klikniecie na to, co was interesuje, czyli w tym wypadku sprawy Legionu, założenie Legionu, to wam to zaznacza na mapie różowym krzyżykiem. To jest właśnie piękne. I wtedy naciskacie sobie N, uprzezroczystą mapę lub M i to widzicie. Dobra, to było dla mnie doświadczonych graczy, także teraz idziemy w tamtą. Czekajcie, odpalmy sobie swój. Ja mam odpalony. Dobra, biegnę. W mieście was zawsze może ciutkę lagować z uwagi na to, że jest tutaj dużo ludzi, tak? Jak jest dużo ludzi, no to obciążenie sprzętu, łącza, wszystkiego jest troszkę większe, więc nie zdziwcie się, jak będą jakieś mięścineczki. Ciżej, cofnij się, no. Halo! A właśnie, idziemy do teleportu. Tu masz tą statuetkę, która cię teleportuje po tym mieście. Możemy sobie ułatwić i polecieć na drugą stronę miasta i stamtąd mamy bliżej. Widzicie? Tutaj. Ale gdzie do biblioteki? Na górę. Do biblioteki, Kasiu. Do biblioteki, dobra. Biblioteka mędrców. Tak, no i tepło nas. Tutaj jesteśmy dosłownie kroczek od założenia Legionu. No i słuchajcie, teraz ciężki wybór, bo mieliśmy... Nazwy, właśnie. Ja bym proponował tak, żeby się z nami wszystkimi coś łączyło. Elita jebanych Kirusi. Co by na to? Albo Ordenema, bo to była opcja B. Dobra, to może jednak zostaniesz przy pierwszej. Dobra. No. Miejmy nadzieję, że nie będzie zajęte. Zakładać? No zakładaj, no. Dobra. Elita pojebanych... Przez Y. Ona sobie to do księgi wpisze, tak. Przez Y. Elita pojebanych Kirusi. Dobrze napisałem? Dobrze, jest. Tak, mamy trzy grupy swoje na Facebooku. Swoją drogą możecie je odwiedzić. Opisy na pewno znajdziecie pod filmikiem. Moja grupa nazywa się Elita Internetu D-Stream. Albo grupa Żyżeja, trochę nie po kolei, powinienem od Kiary zacząć, ale to już tak według nazwy. Grupa Żyżeja nazywa się... Pojebani DJ-a. A grupa Kiary? Ja nie mam grupy. Ale będziesz miała po tym odcinku Kirusi Kiary. A tak się nazywają twoje suby na Twitchu, więc trzeba im założyć zdecydowanie tej grupy, więc Kiara po tym odcinku będzie miała również swoją grupę na Facebooku Kirusi Kiary. Możesz tam dołączać do naszych grup, wrzucać nam obrazki, sugestie co do tego, co byście chcieli widzieć na nagraniach i tak dalej. Dobra, więc tworzymy Legion.
Jest. Legion utworzony. O, ej, peleryna ci się dodała. No kurde. No jeżeli was doda, będziecie mieli pelerynę, tak samo możecie kupić sobie. Dawaj. Tylko szybko. Zaprosz do Legionu. Zaprosz do Legionu Żyzeja. Uuu, ale mamy zajebiste te pelerynki, takie czarne, kurde, czuję się jak Batman. Na. Ja nie wiem, bardziej granatowy, no właśnie. Dobra, przez chwilę wyglądało jak czarne. Tak samo czarne. Możecie sobie tarczę z emblematem waszej gildii. Czekajcie, tutaj damy tutaj kupić. Ja wam muszę zmienić tytuł, poczekajcie. To kupimy zaraz tarczę, a najpierw zmienimy tytuł. Zmień tytuł. Ej, bo generalnie to już 15 minut nagrywamy, Centurion, więc ja bym powiedział. Tak, szybko. Pączek. Ja bym powiedział o tym może już, o tym kolejnym odcinku. Dobra. Tego questa tak, już olejemy. Powiedz o odcinku. Dobra, słuchajcie, no to tak, kolejny odcinek będziemy nagrywać we wtorek o 18:00 i ogólnie spotkamy się tutaj w Sanctum i teraz może ustalmy jeszcze miejsce, gdzie będziemy się spotykać w tym Sanctum. Może właśnie w tym miejscu, tutaj. Co mi się wydaje, że Sanctum może być troszeczkę trudną lokacją, bo będzie dużo ludzi. A, no tak, że też za dużo ludzi zrobi. To spotkajmy się, to dobra, to chodźmy do tego miasta teraz. Do Werteronu. Do Werteronu. Tak. Gdzie jest Werteron? Ja myślę, że do Wertonie na górze, na samej górze, jak polecicie skrzydłami, tam jest taka fajna gładka. Myślę, że może dla nowych graczy będzie problemem tam dolecieć. Znaczy, nowy gracz i tak się nie dostanie do Werteronu, więc każdy musi nabić i tak ten 10 level, żeby dołączyć do gildii, więc to był nasz wymóg z poprzedniego odcinka, więc muszą mieć te skrzydełka. Tu z powrotem, chodźcie za mną. Gonimy za chmurką. Mogę pogłaskać pana chmurkę? Nie. Moja chmurka się piorunem trzaśnie. Tak, oczywiście przed kolejnym odcinkiem ludzie pozmieniamy tutaj te emblematy, gildy i tak dalej, ale teraz na odcinku nie będziemy tracić na to czasu, bo chcemy wam pokazać jak najwięcej rzeczy ważnych i nie chcemy, żeby ten odcinek trwał 3 dni i 4 doby. I 4 noce. Dobra, tutaj? Tak. Teleportuj się tam na dół. Lecimy. Kurde, ale mamy kozackie peleryny w końcu. Nie wyglądamy teraz jak jakieś łaki. Plus 10 do swagu. Plus 10 do swagu, dokładnie. Dobra. Do teleportu. Tak, i ogólnie w mieście, w niektórych miastach możecie używać tylko tych skrzydełek na zasadzie swobodnego opadania, ale w tym mieście, do którego polecimy, będziecie mogli używać całkowicie swobodnie, to znaczy będziecie mogli latać, gdzie wam się żywnie podoba, oczywiście w granicach, w pewnych granicach, jak to mówił tekst pewnej piosenki, sky is the limit. Dobra, teleport, tak? No i do Wertera. Teleportuj się. Gdzie jest Werteron? Tutaj. Ten najbliższy praktycznie. Ty zaszedł. A dobra, widzę. Lecę. Na. Mi tu. Dobra, i teraz pokażemy wam może miejscówkę, w której się spotkamy. Kasia będzie prowadzić? Poczekaj, bo ja mam problemy z moją spacją, więc nie wiem czy ja... To kliknij w skrzydełkę tak po prostu na ekranie, wtedy też będzie działać. Szybko zmieńcie serwer, bo jesteście na ruki serwerze. Ale nie, to możemy być na ruki. Możemy nie na tym być. Nie będziemy ich widzieć. A, no dobra. Żyżej, ja tutaj przyszłam, bo ja muszę stąd wystartować. A czekajcie, to gdzie jest Kiara? Dlaczego tak? Czemu ja Kiara nie... A widzę, połączył się? No bo są na ruki serwerze. Ja, bo ja a, czyli my mamy zmienić. Teraz, dzień dobry. Nie, ja to jest pingwina. Ej, zmieńcie na serwer główny, Żyżej, Kiara. Bo wy jesteście na początkujący. Faktycznie nie możecie wtedy widzieć Ponczusia. A Pączek ma zajebiste skrzydła. Zmień na serwer normalny, rozumiem, tak? Normalny, tak. Tak, dokładnie. Dobra. No bo tutaj macie... Pingwin mi się nie zmieni, nie? Nie. Dobra. Ile on trwa w ogóle? Godzinę. O, Kiara się zmieni w pingwina, czyżby? No i ogólnie, jak dostaniecie takie skrzydełka, to potem możecie zmieniać ich wygląd, tak? Za instancję się dostaje też, czy jak? W instancji mogą ci dropnąć, to masz ileś tam procent szans na to, że możesz dropić. Te akurat są z instancji Shulko, która jest teraz na jakiś czas udostępniana. Dobra, dobra, proszę. Oh shit. Dobra. Gdzie idziemy? Więc Kiara będzie, nie, kto? Ponczuś będzie prowadził. Ponczuś będziemy lecieć za tobą. Żyżej. Włączasz skrzydła naciskając obok mapy masz taki zieloną obwódką takie kółko. Widzisz? Na lewo od minimapy. Musisz nacisnąć na nie. Dobra, widzę no. Naciskasz i do góry. I do góry. I myszką i wsadem najlepiej sterować jak dla mnie. Dobra. Dobra, słuchajcie, teraz lecimy do góry. Lecimy do miejscówki, w której spotkamy się z widzami, słuchajcie, jeżeli chcecie dołączyć do naszego Legionu, to może ja jeszcze raz przypomnę, będziecie musieli z nami się spotkać w tym miejscu, kiedy? Wtorek, 24 luty, godzina 19, tak? Wtorek, 24 luty, godzina 19, spotykamy się tu, na tym wzniesieniu, musicie mieć ten minimum 10 level, żeby móc tutaj dolecieć. No i tak chyba, żeby dołączyć do Legionu, trzeba mieć 10, prawda? Nie, w sumie można na mniejszych, ale... Może na mniejszych. Umówmy się, że jakieś minimum socjalne trzeba wymagać. Więc spotkamy się w tym miejscu, przy tym NPC-u, przy Hynopsie. A tutaj, tak. Bo mi zniknęliście, także dobra. Także wtorek,
godzina 19, 24 lutego. No ja nawet na samą górę myślałem. Jeżeli chcecie dołączyć naszego Legion, to bądźcie, słuchajcie, wiadomo, że nie dodamy wszystkich, bo Legion ma 30 slotów. Nie wiem, czy jest możliwość poszerzenia, Ponczuś? Jest możliwość poszerzenia, nie wiem, na początku, czy trzeba questy, ale później od 30 levela, jeżeli osiągniemy z Disem i wy osiągniecie i z całą ekipą, będziecie musieli wykonywać questy, żeby powiększyć ten Legion. Wy osobiście będziecie musieli te questy robić, więc... Dobra, to jesteśmy umówieni, no to chyba tyle będzie, nie? To było siedzenie, tak? Nie wiem, czekaj, zaraz ci powiem. Siadaj. Zaraz ci powiem, jak to było. Nie. Dobra, Siadanie, a... O, pięknie. Tak, słuchajcie, jesteśmy umówieni. Wiecie, gdzie się mamy spotkać. Upewnijcie się, że będziecie się we wtorek o 19.24 właśnie w tym miejscu. 19. Tak, wtorek o 19. Będzie gdzieś tutaj na ekranie jeszcze wyświetlone, żeby nie było. I pod filmikiem też będzie napisana data, żeby się nikomu nie pomyliło. Na fanpage'ach pewnie będziemy i tak informować, że wystarczy tam patrzeć. Także słuchajcie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod naszymi filmikami. Komentarz oczywiście z waszym nickiem, żebyśmy mogli was później zinwajtować, jeżeli ewentualnie pojawicie się. Dokładnie, żebyśmy wiedzieli, że nie jesteście randomowymi osobami. Zostawcie komentarz ze swoim nickiem i napiszcie, że będziecie. No i subka na kanale oczywiście. Dokładnie. No. Dobra, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Był Ponczuś, który pięknie nam pograł sobie, Kiara. Pa! Cześć! Biz. No i byłem ja, także trzymajcie się ciepło, cześć i do następnego trzeciego odcinka. Łapce. Hej.